Witam Was serdecznie, moi widzowie, i zapraszam na kolejny odcinek z serii Stwórz zawodnika w grze UFC 4. W tym odcinku postanowiłem zrobić Remigiusza Maciaszka, znanego jako Rock, youtubera. No, wpadłem na taki pomysł, mam nadzieję, że się Wam spodoba. Typ zawodnika wybrałem bokser parowóz. Jeżeli chodzi o ogólne informacje, no to tyle, co mi się udało zasięgnąć danych z internetu, chociaż co do wagi to nie jestem pewny, ile rok waży, ale wzrost na pewno ma 1,78 m. Resztę tutaj widzicie. Ok, macie, no to przechodzimy dalej. Wygląd, ustawienia wstępne, dobrze. Włosy, jeżeli chodzi o włosy, no to włosy numer 51. Bardziej podobnych do tych, których Marok nie było, oczywiście. Starałem się dobrać jak najlepsze. No i tak, ustawienia wstępne, czekajcie, włosy. Głowa, jeżeli chodzi o głowę, to jest szablon numer 12. Tutaj od razu przejdę sobie z Wami do tego modelowania, żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda. I tak, wydatność 60, wysokość 35, rozmiar 70. Przechodzimy do brwi, kształt 60, wysokość 40, szerokość 50 i wydatność 50. Oczy, tak naprawdę wszystko jest bez zmian, tutaj nie musiałem nic zmieniać. Jeżeli chodzi o policzki, to tylko zwiększyłem masywność na 80, szerokość jest bez zmian, 50, pozycja 45. Teraz uszy, wydatność 25, małżowina 50 i uszy zapaśnika 0. Tutaj macie parametry co do nosa, tak naprawdę tylko rozmiar nozdrzy się zmienił troszeczkę, tak to wszystko jest bez zmian. Jeżeli chodzi o szczękę, to głębokość, wysokość bez zmian, szerokość, masywność obniżyłem do 40. Jeżeli chodzi o brodę, to jest bez zmian, usta tak naprawdę zgryz, kąciki bez zmian, wysokość 7,5, szerokość 45 i wydatność 50, wargi. Nachylenie 50, kształt górny wargi 45, dolnej 50. I to jest tyle, jeżeli chodzi o głowę. Dobrze, oczy. Oczy tutaj ustawiłem brązowe. Jeżeli chodzi o tułów, to jest tułów numer 25. Skóra tutaj widzicie na ekranie, którą wybrałem. Czekajcie, wszystko chyba tak. Jeszcze muszę przejść do tatuaży, bo musiałem jakoś te okulary tutaj Rockowi zrobić. I zobaczcie, co zrobiłem. Po prostu wybrałem takich, wszedłem w kształty, wybrałem numer 8 i takich kilka tych kształtów, tutaj dosłownie jest ile, 12 takich kółeczek. I te kółeczka nakładałem jedno na drugie i rozciągałem tak, żeby powstały okulary. Tego łączenia tutaj w kształtach numer 100 użyłem jako tutaj na nosie do połączenia. Jeżeli chodzi o dalsze, o tutaj, o to przedłużenie tych okularów, tak jak widzicie, to użyłem litery I z czcionki Smaragd numer 9 i po prostu rozciągnąłem i zmniejszyłem, żeby wyglądało tak, jak tutaj widzicie. Po prostu, o widzicie, to jest coś takiego. Pierwotnie to wyglądało tak, prawda? Coś takiego. Ja to po prostu wziąłem tak w prawo, później zmniejszyłem tutaj, żeby wyglądało w ten sposób i dzięki temu z jednej i z drugiej strony mamy coś takiego, co przypomina okulary i takich kilka było. Kropkę na czole, żeby zrobić Rockowi taką, jaką ma, to był problem, bo nie znalazłem odpowiedniego tatuażu, ale wybrałem tutaj z czcionki Bermuda dwa razy cyfrę 0 i po prostu nałożyłem jedną na drugą, żeby to jakoś wyglądało i mam nadzieję, że to wygląda odpowiednio. No i cóż, to by było na tyle, jeżeli chodzi o tutaj tego naszego zawodnika. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie. Jeżeli film się Wam spodobał, to dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał i nie zapomnijcie kliknąć dzwona, żeby być na bieżąco z moimi filmami. Ja bardzo Wam dziękuję za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia. Hej, hej!